Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę partii. Piękną analizę partii, piękne ruchy. Przede wszystkim tutaj zasługa naszego Polaka Jana Krzysztofa Dudy, który mierzy się z Władysławem Artemiewem. Moi drodzy, 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Partia rozgrywana online. Jest to turniej z, turnie z cyklu Grand Chess Tour, turniej finałowy. Przejdźmy do rzeczy. Janek zagrał D4, odpowiedź to D5 c4, czyli gambit hetmajski tutaj na horyzoncie, e6, skoczek f3, to są naturalne wszystkie teoretyczne posunięcia, które w ten sposób tutaj można wykonywać i białym i czarnym kolorem, skoczek zagrywa na d7, goniec na g5, posunięcie h6, od razu tego gońca czarne starają się wyjaśnić, no albo bicie, albo odejście, wszystkie ruchy tu są prawidłowe, Janek zagrywa gońcem na H6, myślę, że to jest nieco lepsza idea, żeby tak od razu nie wymieniać tych figur za szybko, można trzymać to związanie, goniec zagrywa na E7, E3 ze strony Janka, Roszada ze strony czarnych, wieża C1, ten ruch mi się bardzo kojarzy z Aleksandrem Alechinem, Mistrzem świata, który właśnie w Gambicie Hetmańskim Wykonywał takie posunięcie I właśnie przez analizę partii Wielokrotnie analizowałem partię Alechina w Hetmańskim No to taki ruch mi się właśnie skojarzył To ma na celu przede wszystkim ustawienie wieży Na bardziej aktywnej linii niż pole A1 Z której tutaj nic ta wieża by nie robiła Oczywiście czasami ta wieża się przydaje Jak się tam gra A4, A5 i tak dalej, Ale to jest inny klimat, inny temat Przejdźmy dalej do rzeczy, do partii a 6 ze strony czarnych i teraz Janek zastosował taki ruch C5. Można powiedzieć, że trochę przeczy to logice zagrania wieży na C1, bo wieża teraz już powiedzmy jest nieco zamknięta. Ale nie do końca, ponieważ wieża tego pionka może tutaj fajnie też kontrolować, mu pomagać nieco. No ale dobra, to jest cały czas normalna gra. Zobaczmy jak poszło ze strony czarnych. Oczywiście widzimy, że czarne tutaj są nieco skrępowane teraz, ale to jest cały czas teoria, moi drodzy, skoczek na E4. No i teraz trzeba sobie jakoś z tym poradzić. No pierwszą rzeczą jest to, że trzeba wymienić gońce. Na pewno nie gramy na Gietrze, bo ten skoczek od razu na tego gońca sprzątnie. Wybicie gońca jest prawidłową wymianą, i teraz hetman. Dwa, y, widzimy, że naciskamy na punkt E4, wymuszamy jakieś posunięcie czarnymi. E, no, myśl, myślę, że można. Znaczy, jeżeli by czarne zagrały na przykład na F6 skoczkiem, to my zawsze tym skoczkiem na E5 fajnie sobie możemy zagrać i próbować grając F3 odpędzić skoczka. Y, no, tutaj czarne zagrały skoczkiem z E na F5 i wróciły z powrotem na pole F6. Przepraszam, z E na F6 oczywiście ruszyły czarne, ale y, zwróćmy uwagę, właśnie, co by było na przykład po ruchu F5, co się. Bardzo narzuca. Po tym posunięciu można by było naturalnie wyprowadzić figurę, ale nie z zamiarem oczywiście od razu wybicia, czasami oczywiście takie opcje istnieją, tylko trochę z zamiarem innym, żeby na przykład zagrać skoczkiem na D2 i próbować grać F3. Przykładowo jakby czarne próbowały grać g5, żeby tutaj próbować atakować. Zobaczcie, że białymi jeszcze tej roszady nie mamy zrobionej, ale można tę roszadę tutaj zrobić teraz bez problemu, niczego się tutaj należy nie bać. Ale można też by było zagrać o skoczkiem na e2 właśnie w tej sytuacji. Właśnie z groźbą, znaczy z groźbą, no, z takim planem skoczek d2 i potem f3. Na przykład jakby został zagrany ruch g4, Skoczek D2 gramy cały czas, i plus jest taki tego skoczka z E2, że no, z gorszej pozycji teoretycznie tutaj jest C3, przeszedł na E2 i on tutaj fajnie może wskoczyć na F4. Bardzo ta figura tutaj się przydaje białym, i cały czas próbujemy tam grać jakieś F3, można zrobić roszadę, potem F3. Takie fajne plany można stosować. Hetman C2 skoczek wrócił jednak na F6. Y, goniec zagrał na D3, y, czyli rozwinięta figura kolejna. No i ruch E5. I teraz y, widzimy sens te, tego powrotu skoczka na F6. Skoczek broni przede wszystkim piona w centrum i poprzez ruch e, E5 czarne tutaj starają się walczyć mocno o centrum. Y, no dzięki temu ruchowi jest bardzo piekielna, bardzo piekielna, no taka groźba, bardzo nieprzyjemna. Ruch E4 grozi ze strony czarnych. No więc. Janek wybił pionka, Skoczek wybił, e, Skoczek wybił, Hetman wybił, szybkie wymiany i bardzo ważny ruch z e, taki z kon kontekstem strategicznym, powiedzmy z ideą strategiczną, mianowicie Skoczek E2. Bardzo ważne posunięcie, e, bo Skoczek kontroluje pole D4 i nie pozwala zagrać pionkowi. To jest bardzo, bardzo istotne. Wieża E8, Hetman C3 z próbą wymiany Hetmanów, posunięcie C6. I e, tutaj zauważamy jedną bardzo ważną rzecz. Pionki czarnych stoją wszystkie na białych polach przy gońcach białopolowych. To oznacza, że to białe teoretycznie mogą tutaj w pewnym momencie. Gońca poświęcić na a6, oczywiście to jest daleka droga, ja tylko pokazuję przykład, że tam jakaś końcówka może powstać, że czasami poświęcenia są, znaczy chodzi mi o to, że ten goniec jest w stanie atakować po prostu te pionki, czego nie można powiedzieć o gońcu c8, który nie jest w stanie zaatakować pionka c5, pionek c5 też fajnie broni przede wszystkim tutaj tych pionków c6 i b7, no ale to tak można by się rozlekać bardzo mocno i dogłębnie w analizie, no ale przejdźmy do rzeczy. Myślę, że większość osób wie o co chodzi. Mam nadzieję zresztą, ale jak nie, to będziemy się cały czas uczyć. Tutaj Janek od razu wybił Hetmany i zagrał skoczkiem na D4. Po ruchu G6, no takie wiadomo, to są takie posunięcia takie no powiedzmy, no niewyczekujące, no, coś grać trzeba, po prostu to sobie czarne zagrały G6, żeby ten król na przykład na G7 ruszył, tak jak już miałbym rozkładać analizę na czynniki pierwsze, aczkolwiek zastanawiałem się bardzo mocno, czy nie wziąć jakiejś ciekawej partii, takiej przeciętnej nawet zawodników początkujących, czy no, zobaczymy zresztą i tak rozłożyć te partie na czynniki pierwsze, ale to myślę, że godzinna analiza może niektórym się nie spodobać, znaczy nie spodobać, znudzić, ale coś takiego może zrobimy. Dobra, to tak przy okazji. E, nie chcę też obiecywać, bo wiadomo jak jest. Życie toczy się dalej. Moi drodzy, król D2. No, Janek zaczyna tym królem tutaj iść, bo Roszada jest kompletnie już w końcówce niepotrzebna. Lecz po skoczku E4, no, wybić tak nie za bardzo się chce. E, aczkolwiek ja bym to zrobił, e, żeby mieć tutaj silnego skoczka D4, ale ten goniec wtedy e, mógłby być nieco, e, nieco, no, groźniejszą figurą, powiedzmy. No, jeszcze białe nie chcą tego gońca wymieniać, więc. Król zagrał na e2, skoczek wrócił na e6, widzimy, że jak Janek prawdopodobnie by zagrał znowu królem, no to przypuszczam, że Rosjanin by wrócił skoczkiem i tam by się zgodzili zaraz na remis. Wieża jednak na c3, no Janek nie jest remisowym zawodnikiem, on yy, gra na wygraną każdą partię, każdym kolorem, z każdym zawodnikiem. To jest dobra cecha mistrza, mistrza świata nawet bym powiedział, bo przecież Janek jest arcymistrzem. Wieża e7... Wieża b3, czyli naciskamy na punkt, tu już jest ten punkt broniony, aby goniec miał swobodę wyjścia. Skoczek zagrał teraz na d7, próba zdjęcia piona, wieża c1, posunięcie f5, widzimy te pionki wysuwają się jeszcze mocniej, król d2, no ze związania trzeba zejść, król f7, posunięcie h3, a, ruch jak ruch, trzeba coś zagrać, tak bym to tu wytłumaczył zwyczajnie, król f6, Goniec E2. No, ten ruch oczywiście jest w porządku. Goniec E2 daje to swobodę wieży nieco na linii trzeciej. Poza tym, skoczek, jak zagra na E5, no to już ten goniec nie jest atakowany. Tak bym to prosto wytłumaczył, ale skoczek zagrywa jednak na F8. Próba prawdopodobnie skoczek E6. Wieża B4, a jednak tutaj goniec zagrał na E6. Tutaj tak naprawdę i białe i czarne robią ruchy w miarę prawidłowe. Znaczy, prawidłowe tutaj są. Uskuteczniane manewry wojskowe, moi drodzy, e, oczywiście szachowe. E, chodzi o to, że no, i białe i czarne starają się ustawić te figury w taki sposób, aby próbować stanąć zwyczajnie lepiej. No dobra, jedziemy dalej. I teraz Janek. Mój drodzy, stosuje tutaj Ride Króla, co się bardzo może podobać i przede wszystkim brawa za jakieś takie twórcze podejście do sytuacji. Król zagrywa na C3. Gdzie ten król zmierza? Prawdopodobnie król z E1 chciałby tam sobie iść przez D2, przez C3, przez B3, A4, A5, B6, na C7 i tak dalej, na D6. Po drodze jeszcze tam pionka na B7 mógłby e, zbić. To by było wszystko fajnie, pięknie, jakby pionka jeszcze na C6 zdjął, szedł królem i tym pionem zasuwał do pola przemiany. Byłoby pięknie. No ale... To nie jest takie proste, dużo figur jest jeszcze na szachownicy, ale już jakiś plan jest. E, otóż tutaj teraz czarne zagrały koniec F7, ale pragnę wskazać bardzo ciekawe posunięcie, mianowicie B5 w tym momencie mogło być dosyć ciekawym ruchem. O co chodzi? Przede wszystkim no, bić w przylocie nie można, bo jest C5 i czarne wygrywają figurę. E, a jeśli białe by wzięły, teraz na C6, to jest wieża C7, skoczek musi uciekać i byśmy tutaj prawdopodobnie zbili król D2 i po wymianie na przykład goniec D7 jest ciekawym ruchem, trzymający punkt B5 grozi jakiś tam ruch A5 przy okazji, a skoczek na E6 chciałby wymienić się za skoczka D4, no i ta partia prawdopodobnie skończyłaby się remisem. Oczywiście ta sytuacja jest nieco przyjemniejsza dla białych mimo wszystko, lecz no tutaj myślę, że na tym poziomie ciężko by było o zwycięstwo, ale wszystko byłoby na pewno możliwe. Jednak w partii goniec zagrał na F7 e, I w tej sytuacji król na B3 Idzie Janek tym królem Skoczek E6 spróbował wymiany Na co Janek się od razu zgadza Została ta wymiana zrobiona Goniec wybił i król A4 Jasny plan, jakbyśmy stanęli królem na A5 byłoby świetnie No ale czarne Nie pozwolą na to oczywiście I dlatego jest ruch A5 zagrany e, przez Rosjanina I wieża zagrywa na D4 No taka blokada e, Ta pozycja jest po prostu równa ale grać dalej trzeba. G5 ze strony czarnych, wieża C3. Bardzo podoba mi się takie ustawienie. Tu już często przytaczałem partię Talas z Botfinikiem. To są takie fajne motywy z obrony francuskiej, właśnie gdzie te wieże świetnie grały na czwartej linii i na linii trzeciej, polecam te partie, jest na kanale Tal z Botfinikiem, dawno, dawno już temu analizowałem e, świetna, świetna partia, ale widać te motywy się powtarzają i to jest fajne w szachach, że jak analizujemy partię a jestem przekonany na 100%, że nasz arcymistrz te partie widział, motywy zna, on zna bardzo dużo rzeczy, e, no dobra, jedziemy dalej goniec D7 ze strony czarnych, król A3, no wrócił król, wiadomo, dlaczego król wrócił e, bo na przykład jakbyśmy spróbowali zagrać jakiś taki ruch no typu goniec f3 powiedzmy, to istnieje takie posunięcie b5 i niestety nie można zbić w przelocie, bo jest ruch c5 z szachem i wygrywamy tutaj czarnymi wieże, więc po na przykład ruchu b5 król musiałby uciekać na b3, a te pionki już się pięknie tutaj powiedzmy ukształtowały i ciężko byłoby się białymi przebić, a w zasadzie byłoby to chyba niemożliwe. No dlatego też król zagrał od razu na a3, Posunięcie F4. Bardzo y, dobre posunięcie czarnych. Silnik wskazuje tutaj taki minus. Minus prawie 1 dla czarnych. Y, ze względu na taką, y, takie łapanie trochę aktywności. Król jest wyłączony z gry. Zobaczcie, że nie ma go w centrum. Y, no więc czarne sobie pozwalają na szybką akcję. Goniec zagrał na H5. Ja w ogóle y, patrząc na te partie na żywo jak grali tutaj panowie. Pomyślałem sobie o takim ruchu goniec H5, żeby po prostu zejść. A potem się okazało, że Janek faktycznie tutaj zagrał. No i cóż, może kiedyś zrobię 2700, ale może nie w tym życiu, moi drodzy, w bicie na E3. Pionek wybił na E3. Goniec E8 z próbą wymiany. Ja mam wrażenie, że Rosjanin tutaj naprawdę myślał o Remisie. I w tej sytuacji goniec na F3. To dobrze, bo nasz arcymistrz tutaj już nie jest absolutnie lekceważony, wręcz przeciwnie. Jest uważany w większości pojedynków prawdopodobnie za faworyta, szczególnie w szachach szybkich, ale w długich też pokazał na co go stać. Po tym ruchu król zagrał z powrotem na A4, wieża zagrała na E8. No i ten ruch tutaj powoduje, że czarne chcą zbić pionka. No wiadomo, Wiadomo. I co zrobił Janek? No przede wszystkim tutaj e, grozi wzięcie piona za bardzo, chyba się tego nie chciał zagrać, tylko wrócił spokojnie wieżą. E, zostało zagrane H5 w tym momencie. No to normalne posunięcia. Posunięcie A3, żeby spróbować zbić i po szachu, żeby ten pionek na A2 nam nie zginął. Takie chyba były tutaj zamiary. No i teraz e, tutaj można byłoby na przykład zagrać wieża A8, bo silnik tak wskazuje, żeby jednak tego piona bronić. E, no ale to grają ludzie I Tutaj, no wiadomo, nie wytrzymał, zbił piona, e, dzięki czemu tutaj Janek zbił pionka, wieża dała szacha, król B, B6, wybicie pionka i zobaczcie, bardzo słabe piony, ale, ale przede wszystkim aktywność króla jest tutaj najważniejsza. No i czarne zbiły pionka. No to Janek zbija pionka B7, proste. I goniec E8. Okazuje się, że to jest e, już taki poważny błąd ze strony mm, czarnych, tylko... Zobaczmy, jaka jest analogia w tym wszystkim. Czarne wracają, bronią pionka, i to jest błąd. Szachy są naprawdę taką grą na najwyższym poziomie, nieco skomplikowaną. Dlaczego to jest błąd? Jak należałoby zagrać? Przede wszystkim trzeba szukać aktywności, a ten ruch, koniec E8, no jest taką figurą, znaczy jest takim ruchem. Dosyć pasywnym i dlatego też pewnie złym. Po król e5 na przykład, król jakby wziął pionka i goniec zagrał na e4. Świetne to by było zagranie, no z tego względu, że trzeba bronić pionka. A jak wymiana, no to pionek wybija i tutaj pionek się robi wolny, bardzo groźny, i niebezpieczny i szybki zarazem. Po król d7 można by było wziąć pionka, kontrolować marsz tego piona. Ja po ruchu c6 e, myślę, że taki prosty ruch. Goniec f5, król c7, posunięcie d4. Ta pozycja jest remisowa. Bez problemu tutaj chyba by się panowie, znaczy pewnie by pograli, ale remis tutaj jest. No wieża e2, wystarczy zagrać tam z drugiej strony, ewentualnie tam tego pionka jakoś bronić. Goniec d1 i tak dalej. Tego pionka można by było wziąć. No, proste, proste rzeczy. Moi drodzy, raczej, raczej proste rzeczy. Na tym poziomie. Po goniec e8 oczywiście wieża zagrywa na e2. Goniec d7, no to król się zbliża. Wieża dała szacha, rzecz jasna. I król d6. No i ten król tu jest prawdziwym królem, można by powiedzieć, bo ma super aktywność i to jest najważniejsze i jest dobre, goniec F5 no i teraz właśnie widzimy, Rosjanin szuka tej aktywności, ale już jest nieco za późno i nieco za wolno to wszystko u czarnych wygląda król konsumuje piona, wieża z powrotem na A3, więc widzimy, że ta pozycja stała wcześniej, jak król stał jeszcze na B7 B7 dokładnie, jak goniec stał na G6 w tej sytuacji goniec capnął piona, a tutaj wieża zbiła e, i król wybił pionka na D5, tak po prostu Wieża dała szacha, król c6, wieża c3 wróciła, e, król b6, no z planem oczywiście marszu piona, kolejny szach, no więc dlatego też król c7, ten pionek już ma oparcie na polu c6. Wieża b1 e, i c6 zagrywa Janek, wieża c1, czyli obrona, e, goniec g4, bardzo ładne posunięcie. No ta diagonala była e, dobra do obrony dla czarnych, no ale ten ruch już tego gońca stąd przepędza. Wymiana wiąże się z automatyczną porażką pionek jest na tyle zaawansowany, wieżówka jest bardzo prosta do wygrania. Dlatego też goniec zagrywa na d3, atakując wieżę. To wieża dała szacha. Te ruchy już nie wymagają jakiegoś super komentarza, to są dosyć proste ruchy ze strony białych. Król F7, wieża d6 atakujemy stępem, goniec f1 na pionka i czy tego pionka bronimy? Nie ma takiej potrzeby. Aczkolwiek Przypuszczam, że dużo osób by zagrało taki rugoniec F3, bo to fajnie wygląda, broni piona, broni tutaj, e, król i tak dalej, i tak dalej. No ale Janek zagrywa od razu król na D8, co jest dobrym zagraniem, tu jest bicie pionka, C7, e, goniec B7, moi drodzy, wieża B6. No i ten goniec już nie ma jak bronić pola C8 i tu wieża dała szacha, ale podstawka to podstawka, zostało to wybite i partia się Skończyła. Jan Krzysztof wygrywa partię w bardzo fajnym motywie rajdu króla. Serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.